Proszę Państwa, jeszcze parę lat temu, z chwilą kiedy zaczęto rozmowy na temat nowego dworca, przyznam, że podobnie jak większość Łodzian, za bardzo w to nie wierzyłam. Dzisiaj nasze marzenie, nasza wizja staje się faktem. Dzięki między innymi panu obecnemu marszałkowi, poprzednio ministrowi infrastruktury, te marzenia stały się realne. Proszę Państwa, dziś stary budynek Łodzi Fabrycznej zniknął już praktycznie z krajobrazu miasta. W tym miejscu póki co mamy olbrzymią hałdę gruzu. Za chwilę Łódź stanie się nie tylko najlepiej położonym, jak dotychczas, ale najlepiej skomunikowanym miastem w Polsce. Mamy już otwartą autostradę z Warszawą i Berlinem. Mamy już nowy terminal na lotnisku Rejmonta, który przyjmuje coraz większą liczbę pasażerów i oczywiście przede wszystkim poprzedzają to coraz większa siatka połączeń. Przed nami dopełnienie niejako tych inwestycji kluczowych i szalenie ważnych dla miasta. Proszę Państwa, faktycznie jest to największy projekt inwestycyjny, jaki w tej chwili może obok oddanego już Stadionu Narodowego odbywa się w Polsce, ale to nie tylko inwestycja. Tu chciałam zaznaczyć, że przede wszystkim są to marzenia Łodzian. Marzenia i szansa dla naszego miasta.